Witajcie moi kochani, święta, święta i po świętach, już jak to oglądacie, to chyba nawet jest po Sylwestrze, czyli wesołego nowego roku, wesołego roku 2024. Mam nadzieję i życzę wam tego wszystkim i sobie też życzę, żeby ten rok był jak najbardziej normalny, bo nie wiem, czy wy też macie takie wrażenie, ale od 2020 po prostu każdy rok jest coraz dziwniejszy. Więc tak, tego wam życzę na rok 2024. Normalności, jak najwięcej paradokumentów w życiu, no bo wiadomo, że od tego zależy szczęście. No i ten wstęp chciałem poświęcić tylko na życzenia, więc lecimy. 36-letni Tomasz Wilczyński był współwłaścicielem firmy transportowej, tatą 11-letniego Antosia i od 3 lat wdowcem. Po śmierci żony mężczyzna wyprowadził się z synkiem z wynajętego mieszkania i zamieszkał w rodzinnym domu z mamą Teresą i młodszą siostrą Klarą. Po śmierci żony wziąłem 3-letni urlop. Żyłem z oszczędności i niewielkich przelewów, które robił mi mój wspólnik. A praca moja zeszła na dalszy plan. W końcu postanowiłem wrócić do pracy i postanowiłem zrobić niespodziankę i zjawić się w firmie bez zapowiedzi. Ciekawy układ. 3 lata nie pracował, dostawał kasę od wspólnika, ale podoba mi się określenie 3-letni urlop. Byłeś bezrobotny po prostu, to nie był żaden urlop. Z drugiej strony w sumie jak ktoś ma swoją firmę, to zawsze można powiedzieć, że jest bezrobotny, no chyba, że jest tam zatrudniony. Nie wiem, wiecie co, za mało kawy wypiłem dzisiaj. Tego dnia Tomasz postanowił wybrać się do swojej firmy transportowej razem z synkiem, bo wspólnik wspominał mu niedawno, że zakupił nowe samochody dostawcze. Antoś bardzo chciał je zobaczyć, bo motoryzacja stała się jego pasją. No przecież ci mówiłem. Chciałem zrobić w firmie niespodziankę. Wracam do pracy. Nie ma takiej potrzeby. Dlaczego? Zapomniałeś, co podpisałeś 2 miesiące temu? W razie zgody na przyjęcie firmy za symboliczne wynagrodzenie. Przecież ja nic takiego nie podpisywałem. Ty nie masz prawa, rozumiesz? Wydaje się, że jednak mam. Zostaw mojego tatę! Bardzo lubię, jak oni wszyscy się tak łatwo przewracają, nie? Jak jakieś takie, nie wiem, manekiny w sklepie. Myślę, że manekiny stawiałyby więcej oporu niż on. Ale w ogóle to była taka dziwna rozmowa, bo jakby wiecie, on nawet nie powiedział, że co, pokaż mi jakiś dowód czy coś, tylko od razu jakby przeszli do tego, nie? Do tarzania się po ziemi. Paradokumenty pokazują mistrzostwo w kondensowaniu akcji na początku, żeby zachęcić tego, co ogląda, czyli widza, nie wiem, czemu nie mogłem znaleźć tego słowa, do oglądania. Nie masz prawa, rozumiesz? Spotkałem cię w sądzie! Pamiętaj, co napisałeś. Zobaczysz, będzie sprawa. Nie mogłem w to uwierzyć. Znałem Filipa 10 lat i on doskonale wiedział, w jakim byłem stanie po śmierci żony. Wykorzystał to, podstępnie podsyłał mi różne dokumenty do podpisu. Wniosek, czytajcie lepiej dokumenty, które podpisujecie. No ale serio, kościół, to było okropne, nie? Wykorzystał jakby śmierć jego żony. I to był chyba niby taki jego przyjaciel, skoro tam 10 lat, nie? Się znali, prowadzili razem firmę. No i komu tu można ufać w życiu? No komu? Tylko łysym gościom na YouTubie w opaskach konop. Kilka godzin później, gdy jego synek odrabia lekcje w swoim pokoju, Tomasz naradza się z mamą i z siostrą Klarą, co robić dalej. Ja mam pomysł, co może zrobić dalej. Na przykład naradzać się o tym samym, tylko że może z prawnikiem, a nie z mamą Klarą. Pieniądze raz są, a raz nie. To ludzie są najważniejsi. Dokładnie, słuchaj, co mama mówi. Nie mam ani pracy, ani kasy. Oj, tymczasowo. Jesteś bystry i zaradny. Nawet jeśli jest zaradny, nawet jeśli znajdzie od razu lepszą pracę, to i tak według mnie powinien walczyć o tą firmę. Już dla samej sprawy, dla sprawiedliwości. Przecież firmę dostawczą rozkręciłeś praktycznie od zera. Przez swoją głupotę ją straciłem. Nie przez głupotę, przez nieuczciwość złego człowieka. To nieprawda. To dałeś sobie radę. To, co ci zrobił, do niego wróci. Karma zawsze wraca, teraz musisz walczyć. Antoś potrzebuje ojca. Takiego, który się nie poddaje. Musisz być dla niego przykładem. No, według mnie przykładem będzie walczenie o swoje. No i myślę, że to jest coś takiego, że można chyba unieważnić jakąś umowę, kiedy to było jakby tak podpisane podstępem. Jestem wręcz przekonany, że coś takiego jest możliwe, nie? To, jeśli ktoś się zna na takich rzeczach, to można napisać w komentarzach, ale jestem przekonany, że tak. Zjedzmy kolację. Proszę. Mamo, powiedz lepiej, kogo dzisiaj spotkałaś. A, właśnie. Otóż spotkałam dzisiaj Leszka Nowika. Pamiętasz go? No, pamiętam, przecież pracuje u mnie. Pracował. Nie mógł wytrzymać rządów Filipa i zwolnił się 2 miesiące temu. A to jest jego wizytówka. Jest już na swoim. Firma nazywa się Wszystko i Zawsze i szuka kogoś do pomocy. Wkurza mnie, kiedy nazwa firmy nie sugeruje, czym może się zajmować, nie? Zakładam, jak Wszystko i Zawsze, to mogą w tym momencie tutaj do mnie przyjechać i nagrać ze mną film. Myślałem kiedyś, żeby kogoś, wiecie, tak wynająć jakiegoś statystę, żeby sobie tam stał z tyłu po prostu i się patrzył na was. Żeby pilnował, czy oglądacie do końca odcinek. Następnego dnia rano Tomasz odwiedza Leszka w siedzibie jego nowej firmy Wszystko i Zawsze.
Jego dawny pracownik jest bardzo szczęśliwy, że były szef go odwiedził. Widzę, że już ładnie się tu urządziłeś w nowej firmie. A no fajnie, wszystko fajnie wygląda na papierze, nie? Szeroki wachlarz usług. No właśnie, nie wiedziałem, że znasz się na hydraulice. Oj, na wielu rzeczach się znam. Na wiele rzeczy mam uprawnienia. To teraz, żeby klienci, kurczę, byli. Panie, pan muszą być klienci. No przecież, no nie wiem, ja na przykład nie znam żadnej złotej rączki, a wiem, że gdybym ja na przykład miał coś zrobić takiego remontowego czy coś, to ja bym pewnie nie dał rady, nie? Nawet nie oszukujmy się. Ja jestem już z tego pokolenia, co nie ogarnia takich ręcznych rzeczy. Ja mogę, wiecie, ja mogę na przykład skomentować paradokument, mogę TikToka wstawić. No ale nie zamontuję wam kibla, nie? No niestety, przepraszam. W takim społeczeństwie żyję. W szkole nie uczą zakładać kibli, a powinni. Wcześniej nigdy nie miałem firmy, no ciężko to wszystko ogarnąć. O właśnie, moja mama mi wspominała, że potrzebujesz jakiś rąk do pracy. I pomyślałem sobie, że może ja bym się przydał tu w firmie. Naprawdę? Myślałem, że szef, że ty będziesz teraz latał po sądach, żeby uzyskać firmę. Oczywiście, że będę latał. Ej, Kostro, to szkoda gadać. Oj, ludzi prześladował, za byle co wiąchy latały, za byle co zwalniał. To ja nie wiedziałem, że takie porządki wprowadził w firmie. I co, tyle lat udawał? W sensie, wiecie, no, nawet jeśli jesteś złym człowiekiem, to możesz przez chwilę udawać dobrego człowieka, ale przez tyle lat? No nie, no, to już chyba powinno się zauważyć, że z kimś jest coś nie tak. To dlaczego nikt z was, pracowników, do mnie nie przyszedł? No bo ludzie głupio było. Przebył po pogrzebie żony, został sam z dzieckiem. No to co mieli łazić? Przepraszam, sam powinien to dopilnować. Co mnie szef teraz przeprasza? Ja się bardzo cieszę. No z czego? No, że szef do mnie wpadł, że będziemy razem pracować. Widziałem, jak rozkręcić firmę. Bo miałem już doświadczenie. Okej, co innego firma transportowa, a co innego drobne usługi na telefon. Leszek mi powiedział, że firma będzie brała wszystkie nietypowe zlecenia i miałem nadzieję, że będzie ich jak najwięcej. Nietypowe zlecenia, mówisz. Okej, w takim razie dzwonię i mam nadzieję, że przywiozą mi tu dwa szympansy. Jednego takiego, co umie żonglować, oczywiście. A drugiego takiego po prostu, żeby se stał, nie? Zawsze chciałem mieć szympansa na odcinku. Dziękuję, babciu. A tato, a co znaczy wszystko i zawsze? Synu, masz 11 lat, nie wiesz, co znaczy wszystko i nie wiesz, co znaczy zawsze? O, zawiodłem jako ojciec, zawiodłem. Mogłem jednak mniej czasu spędzać w firmie i, nie wiem, uczyć słów syna zamiast tego. No ale cóż, jak już tak zawiodłem, to synu, niestety muszę cię oddać do okna życia. To znaczy, że wszystko możemy naprawić zawsze, o każdej porze. Twój tata nieraz pomagał innym ludziom i tym razem też sobie poradzi. Jak spotkałyśmy tego twojego Leszka, to później przez cały czas Klara zachwycała się, jaki on przystojny. Mamo, Leszek? Mówiłam, że sympatyczny, tak. A nie przystojny. Oj, oj, oj! A wiadomo, że nic tak nie łączy dwóch ludzi jak praca w firmie, jako złota rączka. Ciekawe, czy będzie z nimi kible naprawiać, czy może, nie wiem, będzie sekretarką, czy coś. Może skoro podoba jej się szef, to może faktycznie będzie taką, wiecie, stereotypową sekretarką. Na pewno jest to bardzo porządny facet i pracowity. No. I cię nie oszuka jak wujek Filip. No. Na pewno nie, synku. Robiłem wszystko, żeby Antoś zapomniał o tej sytuacji z Filipem. Nie chciałem, aby po śmierci mamy przeżywał kolejną traumę. Był bardzo wrażliwym chłopcem i wciąż miewał koszmary w nocy. Nie, no ja rozumiem, gdyby oni się tam, wiecie, pobili tak jakoś do krwi, po prostu połamali sobie ręce, to faktycznie, no, koszmary można by mieć, nie? Ale ten go popchnął z taką mocą, co nie wiem, byś popchnął może klocek jęga, tak żeby się, wiecie, wieża nie przewróciła. Więc Antosiu, ogarnij się, masz 11 lat, proszę cię, to już powinieneś w kopalni pracować. Dwa dni później w południe w firmie Wszystko i Zawsze zjawia się Klara z lunchem dla brata i jego wspólnika. Tomasz widzi, że jego młodsza siostra bardzo podoba się Leszkowi. Co masz? Przyniosłam wam obiad, przecież widzę, że świetnie. Nie macie za dużo pracy. Przyniosła sałatki, Nie, no jeszcze jakbym był pracownikiem fizycznym i ktoś mi przyniósł sałatkę, proszę. Oni muszą mieć siłę przenosić kible. A teraz to nie wiem, będą mieli co najwyżej siłę skakać po łące i nie wiem, może uciekać przed lisami. Nawiązałem do tego, że byliby zającami, nie? Doszliśmy do wniosku, że bez was bywa trudno. I smutno. Na przykład mnie narzeczona rzuciła pół roku temu. Cały czas odpoczywam. Po pół roku można otrząsnąć się nawet z prawdziwej miłości i zacząć szukać nowej. Ale po co szukać? Po co szukać, kiedy miłość jest tuż obok? Szczególnie, że powiedział pan narrator, proszę ja was, że temu złotoręcznemu człowiekowi też się Klara podoba, więc to muszą być już razem. No przepraszam bardzo, ale jak ona poświęca czas ze swojego dnia, żeby im przynieść lunch, no to naprawdę, no musi być zakochana. A on musi kochać kogoś, kto przynosi mu lunch, no znaczy w sensie ja bym nie kochał kogoś, kto mi przynosi sałatkę. Tylko ciekawe, gdzie ją znajdę. No na pewno nie w pracy.
Dlaczego? Tutaj dzwonią sami emeryci. Dokładnie. Nie możecie tak siedzieć i biadolić. Trzeba wziąć się do pracy. A co robić? I wykorzystać ten czas. No jak? Co robić? Reklama, braciszku. Reklama dźwignią handlu i dźwignią wszystkiego. Znam pewną agencję reklamową, ale nie stać nas na profesjonalną reklamę. Ale po co profesjonalna agencja? Zrobimy trochę fotek, nagramy śmieszne filmiki i wrzucimy do internetu. Nie wiem, czy to Leszek tak działał na Klarę, czy ona po prostu wcześniej ukrywała swoje talenty, ale była naprawdę pełna energii i chęci do działania. Może chce mu zaimponować, a może po prostu ogarnia, że nie będziecie mieli zleceń, jeśli nikt nie wie o waszej firmie. Wyobraźcie sobie, że oni nawet, wiecie, tego takiego konta na Google nie mają, nie? Więc że w Google Mapsach ich nie widać, nie? Albo żadnej strony, nic. To wtedy nawet jakby byli świetni, jak nikt nie wie, co oni robią, nikt nie wie, gdzie są, nie mają żadnej świadomości o ich firmie, no to niby jak mają mieć zlecenia, no? Gdybym ja w dzisiejszych czasach prowadził jakąś tego typu firmę, to codziennie bym spamował TikTokami, Reelsami, short tami, takim, wiecie. To jest najlepsza forma promocji teraz. Nie, Leszek, w tamtą stronę. Tamtą? W tamtą. Dobra. Super, a gdzie wasze uśmiechy? Super, świetnie. Nie wiem, to już lepiej bez tych uśmiechów wyglądali. I co oni napiszą pod tą reklamą? Co, przewiercimy wam powietrze? Czy tam raczej przykręcimy wam powietrze? Niech ten z brodą udaje, że wbija temu drugiemu ten śrubokręt w głowę. To na pewno by przyciągnęło uwagę ludzi. Wiertarki są bardziej męskie. Męskie wiertarki. Jak można ocenić męskość wiertarki? Oczywiście, że można. Wiertarki są większe i robią lepsze wrażenie. A teraz strzelajcie z nich jak z pistoletów. Pistoletów? Oczywiście, że tak. Dobra. Stańcie bliżej siebie. Głowy do góry. Tak. Tak. Tak, tylko ona chyba robi zdjęcia tam, więc nie musisz wydawać tych dźwięków. I w sumie to mam nadzieję, że robi tylko zdjęcia, bo jakby nagrała filmiki, to jak się teraz zachowują, to ja nie wiem, czy to by dobrze poszło w internetach. Następnego dnia po odebraniu ulotek z drukarni Tomasz nakleja je na ogrodzeniach pobliskich nieruchomości. O, patrzcie, idzie już pierwsza klientka potencjalna. Wygląda na bardzo zadowoloną, chyba bardzo się cieszy, że wreszcie znalazła odpowiednią firmę. Co to jest? No na płocie. Co to jest? Co to jest? No na płocie, no. To jest ulotka reklamowa firmy, w której pracuję. Jakiej firmy? Proszę pana, w zeszłym tygodniu też tutaj chciał naklejać mi jakieś, bo kluby nocne sobie chciał otworzyć. My tutaj porządni ludzie mieszkają. I co, to, że ktoś chciał otworzyć klub nocny, to każdy, kto ma jakąś firmę, to musi być zły człowiek? Wiecie, no generalnie w Warszawie na pewno jest jakiś klub nocny, także jeśli ktoś będzie rozdawał ulotki jakiejś na przykład fundacji ratującej chore dzieci w Afryce, no to generalnie pobijcie tego człowieka z ulotkami, bo to jest zły człowiek. To nie jest ulotka klubu nocnego. To są zdjęcia moje i właściciela firmy. Wszystko czytaj, i zawsze. Bo ja nie mam okularów, wyleciałam za panem. Robimy dowolne usługi, jakie pan tylko chce. Jakie pan usługi? O dowolnej porze. Wszystkie robicie usługi? Tak, również takim... nietypowe zlecenia. Nietypowe zlecenia? No to jednak powiem, że może to być trochę taki klub nocny. No przepraszam bardzo, ale wszystko i zawsze, no to wszystko i zawsze, tak? Tylko nie wiem, czy Klarze się to spodoba, że szef, który się jej podoba, będzie robił wszystko i zawsze. O, nietypowe, o! A was czarny jesteś? No, znaczy, w jakim sensie? Zdrowy, wysportowany. No, wydaje mi się, że tak. To proszę pana, to mam do pana dobre zlecenie, chodź pan. Byłem zupełnie zaskoczony jej reakcją, bo zupełnie nie wiedziałem, o co chodzi tej starszej pani. Kilka minut później zdumiony Tomasz dowiaduje się, że jego pierwszym zleceniem będzie uratowanie kota, który wszedł na drzewo i boi się zejść. Jezu, jeszcze kasy za to dostanie, ja bym takiego koteczka nawet za darmo uratował, ale za kasę to tym bardziej. Ciekawe, czy potem zaprosi ich do domu i zapłaci za striptease przy okazji, a jak już tu jesteście, to wszystko i zawsze, nie? To pan wejdzie na tą drabinkę, złapie się pan tej gałęzi, a tam dalej pan już podejdzie. Pan tak delikatnie do kotka, żeby on nie spadł, bo ja nie wiem, co ja zrobię. No może mam podejście do kotów, ale no ja mam lęk wysokości, wie proszę. Pani? No jak on ma lęk wysokości, to niech ten drugi sobie wejdzie tam na to drzewo. No ale przepraszam bardzo, nawet z lękiem wysokości, za koteczkiem, to bo ogień nawet, nie? I ta babka była taka wkurzona wcześniej, nie? A teraz tak w sumie uroczo mówi o tym kotku, że proszę zdejmijcie go, bo ja nie wiem, czy stanie, jak on nie zejdzie i umrze. Jeśli jesteś prawdziwym przedsiębiorcą, to taki problem, jak lęk wysokości nie powstrzyma cię poprzez wspinanie się na drzewo. To jest, wiecie, to jest metafora sukcesu, wspinanie się po szczeblach sukcesu, tylko że na drzewo. Może Leszek, nie, wykluczono, jestem cięższy od ciebie, a te gałęzie no, wydają się bardzo ciężkie. Męska decyzja, 100 zł płacę. Oj, pani kochana, 100 zł to jest za mało. 100 zł to jest za mało za ściągnięcie kotka z drzewa, co? Przecież w filmach to zawsze strażacy to robią i to za darmo. 300 dam, dobrze, 300 zł to też jest za mało, to jest niebezpieczna praca, to jest narażenie życia. 300 zł, proszę panią, 500 zł wystawiam rachunek. Dobrze, 500 zł.
nie, nie, też nie. 500 zł za ściągnięcie kotka z drzewa? Dobra, skoro oni nadal są do tego tak negatywnie dosyć nastawieni i się wykłócają, kto ma to zrobić, to wyślijcie mi adres i ja tam już jadę z drabiną, okej? Okay? Ja sam się szczerze boję się wspinać na drabinę. W sensie, nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja jakoś nie ufam drabinom. Nie? W sensie, zawsze myślę, że się przewróci i umrę. Ale za 500 zł i dla dobra kotka, w sumie to już dla samego kotka mi się wspiął, ale za 500 zł? To by mi się pewnie nawet za paliwo zwróciło, jakbym tam jechał. Stary, ja mam lęk wysokości. Dobrze, trzeba ze swoimi słabościami walczyć. Dawaj, ja cię asekuruję. Ze słabościami trzeba walczyć. No fajnie, ale wiesz co, nie jesteś aż na tyle cięższy na pewno, żeby jakby to było gorsze niż lęk wysokości. No bo lęk wysokości to jest chyba najgorsza rzecz, jeśli trzeba się wspiąć na drzewo. Wszystko się dobrze skończyło, ale ciśnienie to chyba miałem ze 100 na 200. Ciśnienie to ty miałeś z 0 do 500 zł, więc już tam nie narzekaj, no. Powstrzymałeś poza tym w jakimś sensie swój lęk i zarobiłeś 500. No fajnie, tylko czemu tamten szefuncio nie mógł tego zrobić? Taka ulotka wpadła mi w ręce, o, to panowie. Firma Wszystko i Zawsze. Tak, to moja mama to znalazła w związku z kotem. Goldie? Znowu uciekł? Goldie nie ucieka, proszę pana. On tylko sobie wędruje. Zauważyłem. Najwidoczniej ta babka jest bardzo wnerwiona z tego powodu. Ale może chodzi o to po prostu, że jej matka czy tam babka zapłaciła 500 za ściągnięcie tego kota. Bo to faktycznie jest takie trochę, to brzmi jak naciąganie, nie? To pan go wczoraj uratował. Tak, to on. Tak. On sam. Bardzo panu dziękuję. No, nie ma za co, no to było typowe, nietypowe zlecenie. To nasz obowiązek. Dokładnie tak. Ma pan niezłe podejście do zwierząt, co? Tomasz kocha zwierzęta. Miał już mnóstwo psów i kotów, nie? Nie rozumiem, dlaczego ta babka przyszła taka wkurzona. Tak wiecie, po prostu, kto kogo to ulotka? Kto uratował kota? A potem nagle, no dziękuję. Nie wiem, nie mogę od razu przyjść i powiedzieć, że o, dziękuję za uratowanie kota. No kolega przesadza, miałem jednego kota i 4 psy. No bardzo dużo. Wszystko i zawsze, tak? Tak to my. My dwaj. Chyba będę miała dla pana zlecenie. Szukam asystenta personalnego, jestem ekstremalnie zajęta, prowadzę własny biznes. Czy byłby pan zainteresowany? Czajcie, że ona nie ma czasu, bo prowadzi własny biznes i przez to musi zatrudnić kogoś, kto też prowadzi własny biznes i kto też teraz nie będzie miał czasu na prowadzenie go, dlatego że będzie dla niej pracował? No ale kto wie, może będzie dobrze płaciła i może taki jeden klient to będzie, wiecie, na wagę złota. Oczywiście, że jest zainteresowany. Oczywiście, że tak. Asystent personalny, wow! A nie potrzebuje pani dwóch? Jeden mi wystarczy. Sylwia Ray od samego początku zrobiła na mnie świetne wrażenie. Zaprosiła mnie do siebie do domu, aby opowiedzieć o nowej propozycji. Widziałem, że Leszek trochę mi zazdrościł tego, ale rozumiał, że zasłużyłem sobie na to, ratując kota tej pięknej kobiety. Leszek nie powinien zazdrościć, bo Leszek powinien być z twoją siostrą, z Klarą. A jeśli tak nie będzie, no to przepraszam bardzo, ale... On ma być teraz tą bizneswoman, a tamten Leszek ma być z Klarą. Bo ja tak ustaliłem. Kilka godzin później Tomasz miał spotkanie w kancelarii prawnej, gdzie dowiedział się, jak walczyć z nieuczciwym wspólnikiem o odzyskanie firmy. Tomasz Wilczyński, firma Wszystko i Zawsze. Dobrze. Kto to? Zapytała kto to, wiedząc, że raczej nie odpowie, bo z nią rozmawia. I pomyślicie sobie, co za głupiutka. Ale ja też tak zawsze robię i mnie to tak wkurza, jak mi ktoś nie odpowiada. Wiecie, ktoś z kimś gada i słyszę, że to nie jest jakaś formalna rozmowa, tylko bo na przykład gadałem, co ty stary gadasz? I ja mówię, z kim rozmawiasz, bo jestem ciekawski, tak? I ktoś mówi, cicho. I wiecie co? W momencie, kiedy ta osoba mówi cicho, to mogłaby na przykład powiedzieć, z kim rozmawia. Oczywiście, nie ma żadnego problemu, niech się pani nie martwi. Jutro 6:30. Dobrze, jasne. Ja też życzę miłego wieczoru. Do widzenia. Kto to był? Mam nowe zlecenie. Ha, super. To niesamowicie. A kto to jest? No, to jest pani Sylwia Ray. Będę jej asystentem personalnym. Ha, Sylwia Ray, no przecież kto by jej nie znał. Ale po tym jego uśmieszku to widać, że chyba troszkę mu się spodobała, tak? Znaczy fakt, że też mówił, że jest atrakcyjna, że w ogóle, nie? Ale chyba będą z tego dzieci, no co tu dużo ukrywać. Czy ona ci się podoba? Nie, no co ty? Wydaje mi się, że trochę tak. No, nie powiem, jest całkiem atrakcyjną kobietą. No, ale to nie ma znaczenia. A ma kogoś? Teraz. Nie wiem, nie mam pojęcia, no. Wydaje mi się, że tak, no taka... Kobieta o takiej urodzie, myślę, że na pewno nie jest samotna. Okej. Dobrze, że Leszek nie wziął tego zlecenia. A wiesz, uparła się na mnie, no. No ale przepraszam bardzo, to chyba ze względów na twoje umiejętności ratowania kotów, a nie na wygląd czy coś. Przynajmniej tak mi się wydaje.
przywitajcie się. To jest pan Tomek, a to jest Miki, chłopczyk. Nie gryzał? A to dziewczynka, dziewczynka z różową kokardką. Mini. Nie gryzał. Zapraszam do środka. Wiecie co, patrząc na to, że ona wcześniej jak przyszła, była taka wkurzona i teraz dopiero kiedy jest przy pieskach, jest taka wesoła, to śmiem podejrzewać, że to może być, wiecie, typu, taka kobieta typu obłąkana na punkcie piesków i pewnie te pieski mają bardziej bogate życie niż my wszyscy razem wzięci, w sensie ja i wy widzowie. No i zobaczymy, czy umiejętność ściągania kotka z drzewa wystarczy, żeby się nimi zająć. Myślę, że możemy przejść na ty. Świetnie, no słyszycie? Możemy przejść na ty. Znaczy możecie... pani też może przejść na ty. Tak? Ale pan miły. Kurczę, super. Wie pan co? Miki i Mini są jak ludzie, one wszystko rozumieją. A wiecie, że pan będzie się wami zajmował? No dobra, czyli już się trochę potwierdza moja teoria, tak? Przecież te psy nie mają zielonego pojęcia o fizyce kwantowej, a niby wszystko rozumieją. I czajcie, że ona serio pomyślała, że on mówi do tych psów, żeby mówiły do niego na ty? Bo potem, i potem sama powiedziała do niego znowu pan. No, mam być asystentem personalnym tak, dla psów? Oczywiście, tak. Wie pan, one są jak ludzie. No, myślałam, że lubi pan zwierzęta. No, oczywiście, że lubię. No to bardzo proszę. A, wie pan co, bo ja wszystko załatwiłam z panem Leszkiem mailowo. To Leszek mi nic nie mówił, zaraz. Nie słowa. Proszę bardzo, proszę zaraz, podpisać. Zaraz. Proszę zapoznać już. Z umową. Dobrze, już chwileczkę. Mhm. Zaraz, co mam robić? Dobra, ale w sumie, co to za różnica, czy jest tam asystentem jej, czy asystentem psów? Znaczy, rozumiem, że chodzi o to, że ona jest atrakcyjna i on by chciał z nią robić dzieci, no ale... Ale kasa to kasa, nie? Kto wie, może pieski będą wymagały mniej jakby asystowania, chociaż w sumie patrząc na to, jak ona lubi te pieski, to chyba może jednak więcej niż człowiek będą potrzebować. Zapewnienie spacerów wyznaczonymi trasami, karmienie, masaże? Tak, ale Goldiego proszę nie masować, dobrze? On tego nie lubi. To zabawy edukacyjne za pomocą gryzaczków? No, widzi pan ile mają. Ubieranie, przygotowane kubraczki? Tak, w zależności od pogody. Zabawy jakieś edukacyjne dla psów? I czego niby one się tam uczą? No, jak poprawnie gryźć zabawkę? Czy może matematyki ich uczy, nie wiem, polskiego, Mickiewicza czytają? Która zajmuje się specjalistycznymi usługami dla psów. A usługami? Mhm. No tak. Szycie ciuchów, doradztwo w stylizacji, fryzury. A, rozumiem. No, to, panie Tomku, wie pan, bo ja się spieszę, ja muszę, jechać. Panie Tomku, zajmie się pan nimi. No to proszę, to ja już muszę lecieć. Do widzenia. Do widzenia. Ona teraz zgrywa taką milutką, ale poczekajcie tylko, aż wróci do domu i się okaże, że pieski pana Tadeusza na pamięć nie znają. A to będzie znaczyło, że źle bawił się z nimi edukacyjnie i wyleci. Wyleci z roboty. Miki, no chodź pieseczku, chodź. No. Byłem bardzo rozczarowany, że Sylwia zatrudniła mnie jako asystenta personalnego do swoich dwóch psów i kota. Lista obowiązków była bardzo długa, ale postanowiłem profesjonalnie podejść do sprawy. Dwa dni później w południe Tomasz wpada na chwilę do firmy, żeby porozmawiać ze swoim wspólnikiem. Psy Sylwii Rej, którym się opiekuje, przywiązał na zewnątrz do ogrodzenia. Że co zrobił? I może jeszcze złe ubranko założył, co? I może nie wymasował ich? Może im nie poczytał Gombrowicza? Nie, dobra, według mnie on już powinien wylecieć z roboty. Naprawdę, to jest straszne, co on zrobił. To dzięki Sylwii mamy nowych klientów, tak? No. Na przykład dzisiaj ratowałem jej sąsiada. O, a co się stało? Wyobraź sobie, że starszy pan zamknął się w garażu, zasuwa się za cięła. Jego żona wpadła w panikę, ale co? Znalazła naszą lotkę. Skąd miała? Od Sylwii? O, któż to? A co u ciebie? W sumie dobrze, no. Tylko tam próbuję trochę wprowadzić dyscypliny z tymi psiakami. A co, takie rozpieszczone są? Rozpieszczone to za mało powiedziane. Miki ostatnio zabrał mi bryloczek od kluczy. Obgryzł go, połknął i zwymiotował. Kurde, a Sylwia o tym wie? Nie chciałem jej denerwować, zresztą zwymiotował. Ugryzł mnie ten diabeł różowy. York cię tak ugryzł, czas ci po prostu przegryzł do krwi? Znaczy fakt, że to, że York to nie znaczy, że nie może tak ugryźć, ale po prostu jakoś mnie to śmieszy, nie wiem. Ale spokojnie, te psy są na pewno zaszczepione na wszystkie choroby, jakie tylko istnieją. W różowym to diablica, siadaj. Pokaż, co ci stało? Czekajcie, ja mam tu gdzieś apteczkę. Trzeba przemyć ranę i dzwonimy po pogotowie. Ale jakie pogotowie? Studiuję medycynę, wiem jak odkazić ranę. Odsuń się, Tomasz. Nie, ja jestem po odsuń. O co się, ja jestem po kursie pierwszej pomocy, zajmę się Klarą. Gościu, zachowujesz się jakby odgryzł jej palec ten pies. Nie no, ale wiadomo, to z miłości. On zaraz jej zliże tą ranę. Przez kilka godzin próbowałem dodzwonić się do Sylwii, żeby zapytać, czy Mini była szczepiona na wściekliznę. No co prawda rana była powierzchowna, ale bałem się o Klarę.
Dwa dni później, gdy Tomasz kończy pracę, dostrzega swoją pracodawczynię, która jest bardzo zdenerwowana. Mężczyzna spieszy się na szkolne przedstawienie swojego synka, który ma grać w nim główną rolę pirata. Co? Są wybiegane już nakarmione. Tak, tak, proszę cię, możesz zostać z nimi 2 godziny dłużej? No wiesz co, muszę iść na występ synka, także no nie. No chyba, że zapłacisz potrójnie, to wtedy muszę się zastanowić, czy mój syn jest tego warty. No musisz z nimi zostać. Nie, przecież... Ja muszę jechać do pracowni krawieckiej, słuchaj. Ale posłuchaj mnie, ja mam dzisiaj przedstawienie mojego syna. Obiecałam mu, że będę. Ale to może twoja siostra pójdzie. Wiesz co, kurczę, te baby krawcowe zepsuły mój projekt. Muszę tam jechać i pokazać im, kto tu rządzi. Dobrze, rozumiesz? Ale ja cię z piskami nie zostanę, przykro mi. Rozumiesz, ja cię zatrudniam, ja ci płacę. O, już pokazuję, jaką jest fajną pracodawczynią. Tylko, że wiesz, to, że go zatrudniasz, to nie znaczy, że on jest twoim niewolnikiem i ma robić wszystko, co mu każesz. I on też ma życie poza pracą, poza zajmowaniem się pieskami. Poza tym te piski nie umrą, jak na chwilę gdzieś pojedziesz, no. No chyba, że nie wiem, one są takie, że jak nie są masowane co godzinę, to umierają. Miała 10 psów, ale już 8 z nich umarło, bo nie były masowane. Rozumiem, ale ty zrozum, że mój synek pierwszy raz od 3 lat zgodził się wystąpić w no tym dobrze, przedstawieniu. No muszę się muszę iść, już muszę iść. Tomek! Muszę iść. Stój, zwolnię cię, rozumiesz? W umowie nie ma nic o nadgodzinach. Zwolnię cię! Do jutra! Rozumiałem, że Sylwia miała zły dzień. Ale jej krzyki słyszała cała ulica. Nie podobało mi się, jak mnie traktuje i liczyłem się z tym, że mnie zwolni. Ale mój synek był najważniejszy. No to teraz synek będzie na pewno zadowolony, kiedy nie będzie miał co jeść, ponieważ tacie nie chciało się pomasować piesków w nadgodzinach. No, ale chociaż widział wystąpienie, jak był piratem, o! 2 godziny później Tomasz i Antoś wracają do domu po szkolnym przedstawieniu. Chłopiec jest bardzo poruszony swoim aktorskim wyczynem. Takiego groźnego pirata to ja nie widziałem w żadnym filmie. To już Jack Sparrow wyglądał groźniej od niego. No przepraszam bardzo, ale on w ogóle nie wzbudza we mnie strachu, no. Może gdyby trzymał maczetę w ręku, to wtedy co innego. Ale taki dzieciak, to co to taki dzieciak? Podejdzie do mnie od razu, łokieć na ryj. I nie zapomniałam roli, a Jurek zapomniał. Ha, nawet nie zauważyłem. Ale ty byłeś najlepszy. Pani od kółka teatralnego też tak mówiła. Szkoda, że siebie nie widziałam. Dobry. Kto tu jest? To pani Sylwia Rej, przepraszam, 2 minutki porozmawiam. Chcesz mnie zwolnić? Dlaczego mam cię zwolnić? Czyli oprócz tego, że ma obsesję na punkcie zwierząt, szczególnie psów, to jeszcze ma dwubiegunowość. Jak to dlaczego? Bo jeszcze scenę temu mu tym groziłaś na przykład, dlatego. Cześć. Jestem Sylwia. Wiesz, codziennie opiekuje się twój tata moimi ciekami. I kotem. Ale super wyglądasz w tym stroju. Wiesz, przed chwilą byłem piratem, dlatego mam czapkę. Wiem! Wiesz, ja widziałam to przedstawienie. Byłeś rewelacyjny. Czekaj, czyli ona w końcu nie została ze swoimi psami, tylko poszła na to przedstawienie? Czyli psy zostały same w domu? Czyli cała ta afera była niepotrzebna, tak? Czy chyba, że poszła na przedstawienie z psami? A skąd wiedziałeś, że oni tu grają? A, bo... Pan Leszek z firmy Wszystko i Zawsze mi powiedział, gdzie jest twoja szkoła. Spóźniłam się na to przedstawienie, tak jak i twój tata, wiesz? Dobra, weź już tak nie gadaj, bo wiadomo, że ona ma jakieś niecne zamiary. Tylko przejdź do rzeczy, o co chodzi? Co się nagle taka milutka zrobiłaś, co? Trzeba oddać nerkę twojemu pieskowi? A to nie pojechałaś do Krawcowej? Wszystko odwołałam. No i właśnie, Antoś, ja cię bardzo chciałam przeprosić, że twój tata i ja się spóźniliśmy mimo wszystko. I w ramach rekompensaty chciałam was, chłopaki, zaprosić na lody. Dzięki, ale wolałbym, jakbyś mi dała premię zamiast tego. I jeszcze raz zapytam, gdzie są pieski? Gdzie jest kotek? Bo nie ma ich ze sobą. Czyli co, zostały w domu same? Przecież jak zaraz ich ktoś nie pomasuje, no to one umrą. Tydzień później Tomasz wraca do domu po pracy w obsikanych przez kota spodniach. Opowiada mamie i siostrze, jak ciężko nauczyć go porządku. I ten pies obsikał mu i lewą, i prawą nogę? Jak to się stało? Nawet jakby był na kolanach ten pies, no to przecież tylko jedną by obsikał chyba, nie? Już naprawdę musiało mu się coś nie udać. Do czego to podobne, żeby cię pies obsikał? Kot! Podszedł do mnie i mnie oznaczył, no, jak to mają w zwyczaju. Nieważne. No nie wiem, czy mają tak w zwyczaju. Jakby ja miałem kilka kotków w swoim życiu, teraz też mam kotka i żaden kot nigdy mnie nie obsikał. A ta Sylwia powinna cię przeprosić. Mamo, nie przesadzaj, nic się przecież nie stało. Myślałam, że Goldie cię lubi. Też tak myślałem, no. Pewnie w ten sposób tak to wyraził. Wściekły pies, wściekła właścicielka.
Po co brała te psy, jak nie ma czasu się nimi zajmować? Mamo, gdzie są te spodnie? A z tym się zgadzam, jak najbardziej. Nie masz czasu się zajmować pieskiem? Nie, ty nie kupuj pieska już, może nie wiem, kotka prędzej samego. No bo nie ukrywajmy, że koty nie wymagają aż tyle jakby roboty, co pieski. Nie, z pieskiem trzeba wychodzić, trzeba tam, nie wiem w sumie, co jeszcze robić. W każdym razie wiecie, kotki są takie bardziej samodzielne, że tak powiem. Aż akurat ten kotek, co ja teraz mam, Majeczka, to ten kotek jest taki, że on po prostu, jak tylko się od niego odchodzi, to od razu wtedy robi tak... I idzie za tobą wtedy, a jak się wychodzi z domu, to już w ogóle wtedy jest załamana. Nie lubi być sama, taki kochany koteczek. Na Instagrama zapraszam, tam macie koteczka. Niech mama tak nie mówi na tą Sylwię, bo dzięki niej firma zyskała 12 nowych klientów. Co ty powiesz? Co się stało? Samochód się zepsuł. Tato ci naprawi, jak zmieni spodnie. A co z tą Sylwią? Sylwia zdecydowanie mu się podoba. Ojej. Teraz już rozumiesz? Ale... narozrabiałam. Powie, a ja tak się źle o niej wypowiadałam. Zresztą ona się wypowiadała źle o niej, mimo to, że jej w ogóle nie zna, nie? W sensie jedyne, co wie, to, że jej kot go obsikał. A myślę, że sikający kot nie jest dobrym wyznacznikiem tego, czy ktoś jest fajną osobą. I uwaga, czy teraz ojciec nie naprawi tego samochodziku, bo pojedzie do piesków? Jeśli tak, to złamie się moje serce. A tak naprawdę to nie, weź sobie inną zabawkę po prostu. Bachoze ty! Dobrze tak wyglądasz. Tak powinieneś chodzić do Sylwii, kiedy masz się zajmować jej psami. Tak. Czyli jak? Nieobsikany? No, przydałoby się, żeby chodził nieobsikany generalnie, wiecie, zawsze. Następnego dnia Tomasz w parku podczas spaceru z psami rozmyśla, jak zaprosić Sylwię na pierwszą randkę. Nagle dostrzega ją wchodzącą do parku. Pani Sylwio! Wydaje mu się, że to jakiś znak i że przyciągną ją tu myślami. Albo śledzi go, bo w sumie dziwne to jest tak, że wiecie, wtedy w tej szkole była akurat. Śledzi go po to, żeby go zweryfikować. Wiecie, tak przez miesiąc musi go śledzić, żeby zobaczyć, czy faktycznie dobrze się zajmuje pieskami. Tylko jakby tak robiła, to w sumie by oznaczało, że ma bardzo dużo czasu, więc może chodzi o coś innego. Więc Sylwia i Filip. Nie gadaj, z tym śmieciem jest? O mój Boże, i teraz wyobraźcie sobie, że oni się spotkają, nie? W sensie, że on będzie w domu, opiekał się pieskami i Sylwia z tym fagasem tam przyjdą. Nie, no nie, nie. Gdy już byłem pewien, że się w niej zakochałem, okazało się, że jest bliską znajomą człowieka, który próbował zniszczyć mi życie. To był dla mnie szok. No i tam od razu zniszczyć ci życie. No w sumie to nie chciał zniszczyć ci życia, tylko po prostu chciał poprawić swoje życie, a fakt, że to przez to ty musiałeś ucierpieć, no to po trupach do celu, nie? Nie, no oczywiście żartuję, tam ten gość jest okropny i powinno go teraz coś złego napotkać. Mężczyzna wciąż się zastanawia, czy powiedzieć jej, co zrobił mu Filip Kostro, którego jak się zorientował, ona dobrze zna. Wiesz, jaki bałagan tu panował, zanim przyszedłeś? No i Goldi też cię lubi. Widziałeś, jak cię wita. Tak, obsikał mnie, uwielbiam tego kota. Ewidentnie mnie lubi, teraz czekam, aż się na mnie zesra, to wtedy już będzie znaczyło, że mnie kocha. No, pcham się na kolana, a później mnie obsikuje. No to nie masuj mu go po brzuchu. Ale ja w zasadzie nigdy tego nie robię. Zapłacę ci za te spodnie. Nie, nie trzeba. Mama już odplamiła. Słuchaj, mam pewną sprawę i pytanie. Dobrze, ale ja pierwsza. No dobra, słucham. Wiem, że nie lubisz zostawać po godzinach, ale tym razem chodzi o weekend. Nie mogę. No ale proszę cię, zapłacę podwójnie. Poza tym Leszek się zgodził. Jak to? Proszę, tu jest aneks do umowy. Byłam u niego godzinę temu. To Leszek podpisał, nie ja. No dobrze, ale mówiłam, zapłacę podwójnie. Nie, nie, nie mogę. Ale czemu nie możesz? Tym razem nawet nie powiedziałeś dlaczego, no. Co, znowu twój syn ma przedstawienie? Jeśli nie, to olej to. Dwukrotnie ci zapłaci, no to proszę cię, musisz przyjąć. I powiedz jej o tym, że ją widziałeś. I w sumie, w ogóle, w tamtym parku, jak on krzyczał, Sylwia, Sylwia, to jakim cudem ona go nie usłyszała? Chciałam natychmiast wytłumaczyć Leszkowi, żeby nie podpisywał za moimi plecami żadnych aneksów do umowy. Miałem dość już takiego traktowania. Kilkanaście minut później Tomasz wpada do firmy Wszystko i Zawsze, żeby porozmawiać z Leszkiem. Chce jak najszybciej powiedzieć mu, że Sylwia i jego nieuczciwy wspólnik Filip Kostro to dobrzy znajomi. No Leszek chyba też nie jest taki średnio uczciwy, w sensie wiecie, podpisuje umowy bez uzgodnienia z nim. Ale może chce dobrze, może on go nie chce wydymać, mam nadzieję. Dlaczego za moimi plecami podpisujesz aneks do umowy z Sylwią Rey na moją pracę w weekendy? No myślałem, że będzie zadowolony. Tak, pewnie, w tygodniu byłem niezadowolony z nadgodzin, ale jeszcze jak mi dodasz pracę w weekend, to już będę bardzo naprawdę zadowolony. W ogóle zapomnijmy o tym, że ja mam dziecko, tak? W sumie to on i tak nie rozumie takich słów jak zawsze i wszystko, więc no, po co mi taki syn? Sam sobie nie umiem nawet zabawki naprawić.
zrobić, no to proszę. W sumie masz rację, dawaj te weekendy, dziecko wywalę z domu i będzie dobrze. No a dlaczego mam być zadowolony? Przecież weekendy chcę spędzać z moim synkiem. Myślałem, że się lubicie z Sylwią. Ktoś tak powiedział. Klara mi coś wspomniała. A poza tym w weekendy Sylwia płaci podwójnie, tak? Nie. Nie, ja chcę się już wyplątać z tej umowy. Ale dlaczego? No, dlaczego? I to jest właśnie moje drugie pytanie. Widziałeś, że Sylwia Rey zna się bardzo dobrze z Filipem Kostro? Nie, no nie widziałem. No. Naprawdę? Widziałem ich razem w parku. Ale możesz to wykorzystać, możesz, wiesz, jakoś tak podstępem zrobić coś taki, wiesz, taki mały psikus temu Kostro, żeby mu było przykro. Na przykład jak przyjdzie do tego domu i ty tam będziesz akurat, to możesz go, nie wiem, otruć. No, fajny pomysł? I się pozbędziesz problemu i może firmy odzyskasz. Pewnie teraz chcą razem pojechać na weekend. Nie, no to niemożliwe, bo ona nigdzie nie jedzie. No jak nie jedzie? Przecież chcę, żebym został z jej psami na weekend. No tak, bo chcę się zamknąć w gabinecie, rozrysować nowe projekty i po prostu potrzebuję trochę spokoju, no usiądź sobie, no wyluzuj. No ale, no ona siedzi cały czas w domu, stary. Tylko po prostu, wiesz, no potrzebuje spokoju i tyle. Myślałem, że... No to źle myślałeś. A mi się wydaje, że Leszek tak mówi dlatego, że bardzo mu zależy na tej podwójnej płacy za nadgodziny w weekend. I jestem przekonany, że właśnie o to chodzi, że wiecie, że ona se chce w weekend z tym fagasem gdzieś pojechać. I może gdyby Tomasz powiedział jej, w sensie Sylwii, o tym, jaki jest naprawdę ten Filip Kostro, no to przy okazji oszczędziłby jej sporo kłopotów, no bo raczej nikt nie chciałby być z takim pajacem. A to wiesz, że zna Kostro, to nawet dobrze, nie? Delikatnie podpytasz o niego. Dobra, pomyślę. To co, będziesz u niej na weekend? Bardzo prosiła, żebyś jej pomógł. 2-3 godzinki max. Pomyślałem, że Leszek ma rację. I powinienem był najpierw sprawdzić, co łączy Sylwię i Filipa i co ona wie w ogóle na jego temat. Postanowiłem ostrzec ją przed tym niebezpiecznym człowiekiem, żeby nie dała się oszukać, tak jak oszukał mnie kiedyś. No, tylko że on nie prowadzi z nią firmy, nie? Ona nie jest jego wspólniczką, więc może nie będzie chciał jej oszukać. Chociaż z drugiej strony ona jest bogatsza chyba jeszcze, znaczy, bo ten Tomek chyba w ogóle nie był jakiś bogaty, no ale w każdym razie ona chyba jest bogata, przez co faktycznie może mieć jakiś misterny plan, nie wiem, ożenić się z nią i zabrać jej wszystko, co się da, nie wiem. Dwa dni później, po 3 godzinach spędzonych ze zwierzakami, Tomasz zamawia pizzę i udaje mu się namówić Sylwię, żeby wyszła z gabinetu i zjadła razem z nim. Dobrze, że je zamknąłaś, bo byśmy w spokoju nie zjedli. Próbuję wprowadzić trochę dyscypliny, ale kiepsko mi idzie jednak. W ogóle chciałam cię jeszcze raz przeprosić, że przeze mnie nie możesz spędzić dużo czasu z synkiem swoim. A może, taki tylko mam szalony pomysł, może mógłby synka wziąć do pracy. W sensie, no wiecie, chyba to by nie przeszkadzało zbytnio. Może nawet, nie wiem, by się pobawił z tymi pieskami, z kotkiem. Może by kotek go psikał, czyli by go polubił. No, w sumie nie szkodzi. Leszek i Klara wzięli go do kina. A ja spędzę z nim całe popołudnie, już się umówiłem. Mogę? Mazałam się? Troszeczkę. Dziękuję. Wiesz co, to chyba przez to, że w ogóle cały czas myślę o swoich projektach, to jestem w szale tworzenia. Ale pięknie wyglądasz w tym szale. Dziękuję. To jest takie niezręczne. Ona chyba ani trochę nie pojmuje, że Tomaszowi się podoba. I teraz powiedz o tym Filipie Kostro, bo inaczej to będziesz friendzone cały czas i to jeszcze takim gorszym, bo nie dość, że będzie tylko jej takim przyjacielem, w sumie pracownikiem, to jeszcze z nią będzie jego najgorszy wróg. Więc lepiej się postarać, żeby tak nie było, gość. Wiesz, ja chciałbym cię zapytać. O co? Raczej o kogo? Przepraszam cię, ale to chyba mój klient. Po zamówieniu idę otworzyć. Mi się wydaje, że to nie klient, tylko ten obsrany Kostro. Pamiętacie, co mówiłem z tą niespodzianką dla niego, z małym prankiem, nadal aktualne? Jak się wyglądasz? Dziękuję. Zapraszam. To jest asystent personalny moich psiaków, wiesz? Tomek Wilczyński. Filip Kostro. Czym pan asystent personalny się zajmuje? No wszystkim, co jest związane z... Jak piesek zrobi kupkę, to ściera. I co się tak cieszysz, pajacu? Poczekaj tylko, aż sąd sprawiedliwie rozsądzi waszą sprawę. I zobaczymy, kto się będzie śmiał ostatni, bo skończy się tak, że on zostanie z kasą, z opiekowania się pieskami i jeszcze ze swoją firmą. A ty wylecisz na zbyt pysk śmieciu. Tak, no ale na szczęście moje psy nie załatwiają się w domu. Nie sprzątnąłem się, bawi się pieskami. Tomek, wiesz co, przynieś proszę zamówienie dla pana Filipa.
To duże pudło niebieskie w przedpokoju. Dajesz to muś, tylko tak migusiem, no śpieszy mi się. Tylko trochę grzeczniej poproszę. Tomek, przecież Filip na pewno żartował. Spójrz na jego ryj. On nigdy chyba nie żartuje. Ten człowiek jest tak negatywną postacią, naprawdę. No ja się założę, że on w życiu nic pozytywnego nie zrobił. Jakim cudem oni przez 10 lat się przyjaźnili, czy tam współpracowali? No przecież ja tylko teraz na niego patrzę i nawet jakbym nie wiedział, że on jest taki zły, to bym wiedział, że jest zły. To nie była kobieta dla mnie. Ona była zupełnie taka sama jak Filip. Oboje ze mnie kpili. Nie mogłem tego dłużej znosić. I nie musisz tego dalej znosić, ale jeśli ta Sylwia ci się podoba, to po prostu z nią o tym porozmawiaj. Może po prostu to jest duży klient dla niej, no jakby go straciła, no to by dużo kasy straciła, no więc no, porozmawiaj z nią. Następnego dnia zdenerwowana Sylwia czeka przed swoim domem na Tomasza, który spóźnia się kilka minut. Kobieta nie wie, że podjął on bardzo ważną decyzję. Jest 15 po 9. Jest niedziela i ja nie będę tu przychodził. Tak, wiem, jest niedziela, ty masz synka, ale ja ci płacę. A ty już niedługo nie będziesz musiała mi płacić. Nie rozumiem. To jest moje wypowiedzenie, odchodzę. Nie możesz. Gościu, jeśli ci dobrze płaci i jesteś w niej zakochany, przypominam, to porozmawiaj z nią o tym, kim jest ten Kostro, bo tak to ona nie rozumie tego, nie rozumie, bo nie ma prawa rozumieć, bo nie wie, że to był twój ziomek kiedyś. Mogę, nie jestem twoim niewolnikiem, chociaż wczoraj zachowywałaś się, jakbym nim był. Ja wiem, że Filip trochę przesadził, ale to były żarty. Żarty? To ja może nie znam się na waszych żartach. Nie nadajesz się do tej pracy, proszę. Przecież świetnie się nadajesz. Moje psy cię uwielbiają. Tak, świetnie się nie nadaję, a wczoraj co, mówiliście o mnie, facet od psich kup, niezdara, gość od przynoszenia toreb z zamówieniami. Tomek! Ty po prostu nie szanujesz ludzi, którzy dla ciebie pracują, rozumiesz? No to prawda, ale on wcześniej powiedział, znaczy przyrównał ją do tego Kostro, no a zdecydowanie ten Kostro jest dużo gorszy, szczególnie, że to on zaczął jakby go tak wyzywać. Znaczy ona też źle, że go nie obroniła, no ale tak jak mówiłem, może jest dużym klientem. Ale no naprawdę, ja myślę, że jej podejście by się zmieniło, gdyby jej teraz opowiedział, jakim frajerem jest Kostro. Ja nie szanuję ludzi! Słyszałem, co mówisz o Krawcowych i słyszałem, co mówisz o mnie. Tomek, posłuchaj! No gdzie ty idziesz? To już jest koniec, rozumiesz? Poczekaj! Koniec! Tomek! Wiedziałem, że muszę jakoś stłumić to uczucie do Sylwii, bo ten związek nie miał żadnego sensu. No zacznijmy, że ten związek nie istnieje, więc no, może gdybyś tak z nią porozmawiał, to ten związek miałby sens, bo ogarnęła, że po pierwsze się w niej kochasz, bo ewidentnie ona tego nie ogarnia, jakoś nie umie czytać ludzi chyba. No a po drugie o tym Kostro to już nawet mi się nie chce mówić, bo to oczywiste. Chciałem po prostu o niej zapomnieć. Jednocześnie tam, na tej ulicy, chciałem zawrócić, przytulić się do niej i ją pocałować. To bardzo urocze i mógłbyś tak zrobić, w sensie zwolniłeś się, więc nie masz już nic do stracenia. A może jakby tak ją pocałował, to wtedy aż głupio by jej było wystawiać złą opinię. Ja nie mogę pracować dla kobiety, która śmiała się wraz z człowiekiem, który zabrał mi firmę. No. A ona o tym wie? Pewnie wie, pewnie teraz mają kolejny powód do śmiechu. Pewnie wie, to mi się wydaje, że po prostu boisz się jej to powiedzieć i dlatego tak mówisz. Niby skąd by miała to wiedzieć, no co, no myślisz, że ten Rudy od razu powiedział i że ej, halo, wiesz, że ja oszukałem tego twojego pracownika i zabrałem mu połowę firmy? Fajnie? Pewnie Filip przedstawił jej swoją wersję wydarzeń, powiedział, że podpisywałem umowy jak to jestem głupi. Nie chcę tego analizować już. Mogę? Proszę, pani Sylwio, witamy w naszych skromnych progach. Proszę usiąść. Chciałam cię przeprosić, Tomek. I prosić, byś jeszcze raz wszystko przemyślał. Ja pójdę na magazyn. Spoko, nie, pani Sylwio. Trzykrotna płaca i zostanę. A wiadomo, że nikt tak dobrze się nie nadaje na ludzką kuwetę dla pani kota. Chciałam też wiedzieć, czy wrócisz do mnie do pracy. Ależ oczywiście, że wróci, przecież... Czy możesz nie mówić za mnie? Jasne, mów. Pani Sylwia... Przecież chciała cię przeprosić, tak? Tak, przepraszam. Przecież skąd mogłam wiedzieć, jak Filip się zachowa? Nie wiedziałam tego. Widocznie go nie znasz jeszcze. No najwidoczniej nie zna i dlatego właśnie powinieneś jej powiedzieć, a nie zakładać, że ona z góry to wie, że on coś takiego złego zrobił. I skoro tu przyszła, to chyba jej na tobie zależy. Ulala, chyba miłość jest w powietrzu. Wcale go nie znam. On złożył u mnie zamówienie na gadżety dla swoich psów. I cały czas mówi, że chciałby wejść ze mną w spółkę. Nie wiem, przemyślę to jeszcze. Siadaj. On chce ją oszukać, czyli faktycznie o to chodzi. To teraz tym bardziej musi opowiedzieć o tym, co zrobił mu, po to, żeby ona nie weszła z nim w spółkę i żeby... No i żeby jej też nie okradł. Dobrze, mogę u ciebie pracować, ale nową umowę podpiszemy na moich warunkach, okej? Okej. On chciał powiedzieć, że bardzo mu miło, że go pani przeprasza. I oczywiście przyjmuję te przeprosiny i wszystko podpiszę. Nie wiedziałem, dlaczego była tak bardzo smutna.
Przecież mogła bez problemu znaleźć kogoś na moje miejsce. Ale przede wszystkim chciałem uświadomić jej, jak bardzo niebezpieczna może być dla niej znajomość z Filipem Castro. Aha, i w celu uświadomienia jej o tym, nic jej nie powiedziałeś na ten temat, tak? Mimo to, że powiedziała ci, że chce wejść z nim, znaczy, że on chce z nią wejść w spółkę, co jest dla mnie oczywiste, że wiecie, że on będzie chciał ją okraść tak samo jak ciebie. Jesteś taki kochany, że... Nie, w ogóle wiecie co, ja nie wiem jak ten gościu wcześniej rozwinął jakąś firmę, skoro on jest taki nijaki, no. Następnego dnia Tomasz pokazuje Sylwii umowę, którą sam napisał. Wyklucza ona pracę w weekendy oraz nadgodziny. Znalazły się w niej także zwroty, których kobieta nie powinna używać wobec swojego pracownika. Mam nie mówić do ciebie, Tomcio. Tak. Takie określenie zdrobniałe kojarzy mi się z podstawówką. Aha. Wolisz Tomek? Dokładnie. Dobrze, zapamiętam. Nie zdaraj facet odnoszenia toreb. No ale to powiedział Filip. A czy wcześniej serio go tak nazwała? Jeśli tak, to myślę, że no faktycznie to nie jest dobra pracodawczyni. Ale to w ogóle nawet nie powinno być w umowie. To jakby chyba nie trzeba czegoś takiego zapisywać, żeby wiedzieć, że czegoś takiego się nie mówi do pracownika. Ty się z tego śmiałaś. Myślałam, że ci się to podoba. No, wiesz, śmiałam się, bo to mój klient. Muszę być miła dla swoich klientów. Poza tym może w przyszłości rozkręcimy biznes. Właśnie. Nie polecam. Filip, nie mówi ci, że się znamy? Nie. Znacie się? Znamy się. To za mało powiedziane. Prowadziliśmy firmę przez 5 lat. Po śmierci żony, 2 miesiące temu, podstępnie podsunął mi dokument do podpisu. Oszukał cię? Nie, podstępnie mi kazał to podpisać tak dla zabawy, żeby było śmiesznie. Nie oszukał mnie. I czujcie, że musiało minąć jakieś 20 minut tego odcinka, żeby on to jej wreszcie powiedział? No przepraszam bardzo, ale przecież to mógł od razu powiedzieć, no i by nie było problemu. A mi się wydaje, że oni jednak, wiecie, to nie jest tak, że tylko on się w niej zakochał. Jaram się. Podstępnie przejął mi firmę. Firmę, którą sam zakładałem, nawet nie mogłem tam wejść. Nie miałam o niczym pojęcia. Będzie proces. Wynająłem świetnego adwokata, ale jest bardzo drogie, ja nie mam pieniędzy. Na szczęście Leszek mi pomógł, wiesz? Mm. Wiesz co, a ja chciałem cię jeszcze o jedną rzecz zapytać. Czy chciałabyś może ponieść moje dzieci? Czy chciałabyś ze mną pomóc przedłużyć gatunek i naprawić dziurę demograficzną? Jeśli nie macie żadnych tekstów na podryw generalnie, jeśli nie wiecie jak zagadać do kobiety, to te co teraz ja powiedziałem, to są darmowe, możecie sobie wziąć, nie? Takie darmowe tipy jak poderwać kobiety. Dlaczego byłaś tak bardzo smutna i chciałam odejść od ciebie z pracy? Dlatego, że jesteś jedyną osobą, która tak świetnie potrafi być obsikana przez kota. Masz do tego talent. Może dlatego, że... Mam problem z samą sobą i ze swoimi uczuciami. Chcesz o tym porozmawiać ze mną? Wiesz... Nie. Ja się zakochałam. Zakochałam się w mężczyźnie i on nic o tym nie wie. No to mu powiedz o tym. Tak będzie najlepiej. Tak. Jasne. Dobra, proszę, niech ona mówi o Tomku, bo jeśli się okaże, że ona mówi nie o Tomku, to będzie mega plot twist i złamie mi się serce, jemu się złamie serce, wszystkim się złamie, wam też się pewnie złamie serce. A jeśli nie, jeśli ona mówi o Tomku, to brzmi trochę jak taka, nie wiem, z podstawówki rozmowa trochę, nie? O miłości. Idę wyprowadzić pieski. Gościu, miałeś już ją jak w garści i co, zaprzepaszczasz to? Wychodzisz z pieskami? No chyba, żeby, nie wiem, powiedział, żeby ona z nim poszła z pieskami, wiesz, taki wspólny spacerek. Wtedy można wyznawać miłość, no ale to co on zrobi? Byłem pewien, że Sylwia zakochała się w Filipie, ale nie miała odwagi mi tego wyznać po tym, jak jej powiedziałem, jakie mam zdanie na jego temat. A może chodziło o ciebie, tylko jakoś tak dziwnie jej wyznawać miłość pracownikowi swojemu. 3 dni później, gdy Tomasz czyści psie zabawki po powrocie ze spaceru, a w kuchni Leszek przepycha zapchany zlew, Sylwia informuje swojego asystenta personalnego, że musi on podpisać aneks do umowy. Proszę podpisać, bo ja już podpisałam. Co to znowu dopisałaś? Przecież ci mówiłem, nie mogę pracować w weekendy. O Jezu, a może to jest jakaś taka umowa typu, wiecie, tam pierwszy punkt, będziesz mnie całował od rana do wieczora. 2 punkt, razem będziemy obsikiwani przez kotki. 3 punkt, zrobimy sobie dziecko. Proszę, żeby to była taka umowa. Jak tam, wszystko w porządku? Królowo, zaraz wszystko będzie działać jak należy. Ale tu jest napisane jedno zdanie. No tak, prosiłeś, żebym maksymalnie skróciła. Jest napisane, kocham cię. Czy to jakiś żart? Tak, tu
jest napisane kocham cię właśnie. Nie wiecie co, to jest piękne, piękne. Wczoraj była Wigilia, bo ja to nagrywam akurat dzień po Wigilii, czyli w Boże Narodzenie. I oglądałem filmy świąteczne, romantyczne i wiecie co, to jest paradokument, który i tak mnie wzruszył. Zdarza się tak, że paradokument potrafi mnie wzruszyć. Czy ja jestem miękki? Może, może. Ale dlatego jestem łysy, żeby na zewnątrz być z kamienia, a w środku być z gąbki, jak z panów kanciastoporta. Dobrze wiesz, że nie. O! Niech pani zobaczy! Niech pani zobaczy! To jest główny winowajca. To fajnie, super! Super. Bo ja też chciałem ci powiedzieć... Co chciałeś powiedzieć? Powiedz! Że... też ciebie kocham. To podpisz. A tam tak, bo tam jest drugi punkt, kocham cię, nie? A pierwszy punkt, świadomie podpisuję umowę o tym, że zostaję dawcą nerek dla pieska. A drugi punkt, kocham cię, tak po prostu, to nie ma żadnego znaczenia prawnego. Aneks podpisany? Tak, podpisany. Oni się na pewno kochają, no przecież razem mówią, nawet razem mówią. Jestem taki szczęśliwy, tylko szkoda, że ten, że tamten, jak on się nazywał? Kostro jeszcze żyje. Niech oni go unicestwią i wtedy to już w ogóle będę tak zadowolony, ale i tak jestem zadowolony, bo miłość kwitnie. Do końca wieczoru siedzieliśmy przytuleni na kanapie i dopisywaliśmy do Neksu umowy kolejne punkty o tym, jak powinien wyglądać nasz związek. I mam nadzieję, że on się teraz wprowadzi do niej razem z synkiem i będzie super, bo nie będzie musiał jakby poświęcać czasu z synem, na przykład dla psów, wiecie o co chodzi. Tylko ciekawe, czy ona dalej będzie mu płaciła? No chyba nie, chyba już nie. 4 miesiące później Tomasz razem z ukochaną Sylwią i najbliższymi świętuje wygraną rozprawę z byłym wspólnikiem. Filip Kostro zdecydował się na ugody i musi zwrócić Tomaszowi udziały w firmie, a także wypłacić odszkodowanie. Kurczę, tylko zakładając, że oni na przykład mają po 50% udziału, no to i tak nadal słabo, nie? Chyba, że ten Kostro teraz by odkupił od niego te udziały, bo gdyby było tak, że 50-50 mają, no to wiecie. Ciężko zarządzać wtedy taką firmą chyba, nie? Kiedy są dwie osoby, które się nienawidzą udziałowcami. Tyle nerwów nas to kosztowało. Ale sprawiedliwość zwyciężyła. Miłość zwyciężyła. Tak, to jest najważniejsze. Tak. I to jest ważny dzień. I będzie jeszcze ważniejszy. Nie! Nie zrobi tego! Nie! Sylwio, poproszę cię. Patrząc na tempo tego, jak on wiecie, jak on okazuje uczucia i w ogóle, to może to nie chodzi wcale o zaręczyny, tylko on pierwszy raz jej rękę podał. I się złapali za ręce. Ciekawe, czy jego mama się na to zgodziła. Sylwio, chciałbym cię zapytać... Kochanie, odpowiedz mi. Czy chcesz zostać moją żoną? Oczywiście, że tak, Tomaszu. Oczywiście, że tak. Nie no, widzowie, wiecie co, to zakończenie jest piękne. Wszystko, znaczy prawie, jest tak, jakbym chciał. Po pierwsze, jest miłość, tak? I to miłość, które ja ich tak bardzo shipowałem, bardzo. I odzyskał swoje udziały w firmie, tylko że fajniej by było. Znaczy fakt, że jeszcze ucierpiał tam ten Kostro przez to, że odszkodowanie musiał zapłacić. Tylko fajnie, gdyby jeszcze stracił te udziały i w ogóle gdzieś, nie wiem, spadł do kanionu. A teraz kolej na pana Leszka. Niech pan zbiera dużo pieniędzy, żeby kupić pierścionek dla mojej córki. Lara czeka. Będę w końcu twoim prawdziwym asystentem personalnym. Długo dochodziłem do siebie po stracie żony, ale to był ten czas. Czas, kiedy postanowiłem układać swoje życie na nowo. U boku tak cudownej kobiety jak Sylwia nie powinno to być trudne. No i widzowie, no i to był piękny odcinek, piękne zakończenie przede wszystkim, ja lubię jak jest dobre zakończenie, bo wiadomo, że jak jest dobre zakończenie, to jest dobre życie, tak? Wiecie, to jest tak jak na przykład byście poszli na randkę pierwszą i na początku jest fajnie, wszystko fajnie, idziecie sobie do kina, oglądacie fajny film, potem nie wiem, jecie w fajnej restauracji, a potem na koniec kobieta wyciąga makrelę, uderza was nią w twarz i potem pierdzi w aucie i wychodzi. No, tak się zdarza. Także mam nadzieję, że wam się to nie przydarzy. I Eluwinka, kochani, bo mi się bateria kończy w kamerze, więc nie mogę już niestety za bardzo nawijać. Puuu.